Paweł Zatorski po pierwszym meczu Plus Ligi w sezonie 2014-2015. Pierwszy twój mecz, debiut w Zaksie Kędzierzyn-Koźle i statuetka dla najlepszego gracza spotkania. Uśmiech od ucha do ucha. My jesteśmy wszyscy jeszcze w ogromnej euforii po turnieju, o którym większość z Polaków chyba pamięta i zbieramy dopiero te wszystkie pochwały, podziękowania, bo w trakcie turnieju do nas to za bardzo nie docierało. A teraz jest początek ligi, wiadomo, że zawsze jest to trudny czas po tak długim, wyczerpującym turnieju, dlatego inaczej niż z uśmiechem i z taką wolą walki nie da się tego zrobić. Po prostu ja staram się wykrzesać z siebie jak najwięcej energii, dać tej pozytywnej energii jak najwięcej z siebie drużynie. I myślę, że to dzisiaj było widać, bo większość z nas grała z uśmiechem na twarzy i wygraliśmy 3-0 i takie było założenie. Paweł, miałeś jakiekolwiek wolne po tych mistrzostwach tak naprawdę, czy tylko przypakowałeś się, przyniosłeś do Kędzierzyna? Miałem tydzień wolnego, także no, trener pozwolił nam na chwilę wytchnienia. Niektóre drużyny miały dużo gorzej, chociażby jak Rzeszów czy Bełchatów. Udało mi się pojechać do Sopotu na kilka dni z dziewczyną pospacerować po plaży. Udało się normalnie spacerować, czy w czapce trzeba było tak jak Stefan? No, muszę przyznać, że nasza popularność teraz wzrosła kilkukrotnie. Jednak ten przynajmniej finał ostatni pokazywany w otwartej telewizji na pewno zrobił swoje i nawet gdzieś wychodząc z plaży w nocy po spacerze ludzie dopiero co wychyliłem nos gdzieś tam z krzaków i gratulowali i dziękowali, także to jest bardzo miłe i no teraz widzimy, ile radości daliśmy tym wszystkim kibicom. Jaka jest Zaksa według Pawła Zatorskiego? Jak ci się podoba w Kędzierzynie, w klubie z tymi nowymi dla ciebie chłopakami? Nie wszystkimi nowymi, niektórych znasz doskonale. Tak, ja większość znam bardzo dobrze, nawet tych przeciwko którym grałem w poprzednich sezonach. Też zdążyłem już poznać na boisku, znam ich charakterystykę. Myślę, że widać, że dogadujemy się dobrze. Ja tak naprawdę z nimi spędziłem 3 dni i jeszcze bardzo długa droga przed nami. Teraz dotknęły nas małe problemy, ale myślę, że będziemy sobie z tym radzili. No wiemy, że Michał Ruczak między innymi jest teraz, sprawdza się, co się dzieje z jego kolanem, ma jakieś problemy, może go nie być przez jakiś moment. No tak, jakiś mały pech ciąży na Zaksie w tej chwili, ale mam nadzieję, że no, mimo tych problemów będziemy sobie radzili i będziemy tworzyli jedność.